wyłania ze słowa. To jest coś z tego. Tylko jeszcze jak ja powiem, to jest problem z, również yy, z tą późną poezją rzymskim. rzymskim, że trzeba bardzo myśleć. Bo na ogół to tak się przelatuje. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, mówi Paweł na ateńskim Areopagu. A teraz trzeba pamiętać, co było. Co się stało? Dlaczego on mówi, że Paweł mówi na ateńskim areopagu? Bo sytuacja była taka, jak piszą yy, dzieje apostolskie, podejrze, że Paweł zdecydował się głosić wiarę w Atenach. Na tejskim aeropagu wobec filozofów platońskich, wtedy szkoły greckiej platońskiej, którzy zebrali się, żeby obejrzeć tego dziwnego człowieka. I teraz wyobraźcie sobie Pawła, który wielkiej urody nie posiadał. <laughs> Był małym, krzywonogim Żydem, dosyć brzydkim Brzydkiej, brzydkiej włosach, brodzie, trochę zaniedbany, mówiącym Greką, ale nie mówiącym tą elegancką Lęcką. Greką, tylko mówiącą koinę, czyli tym językiem powszechnego rozumienia, ale kolokwialnym. Tak, nie? taką ludową, targową, a nie filozoficzną, i który nagle mówi o takich rzeczach. Które dla nich są w ogóle niepojęte. Niepojęte i oni elegancko się zachowali. Powiedzieli Pawłowi, no dobrze, dobrze, yy, przyjdź jeszcze raz, to wysłuchamy Cię później. Na razie nie bardzo rozumiemy. Była to wielka porażka Pawła ponieważ okazywało się, że wszystko co głosiło chrześcijaństwo było przeciwne jakby temu, co było najistotniejsze dla filozofów greckich. I jak on mówi, teraz z nim żyjemy i poruszamy się jesteśmy, mówi Paweł na teńskim aeropagu, to znaczy, że ten Paweł stoi przed nami, tak ja to rozumiem, i mówi do nas. Tylko my znowu... Nie rozumiemy. Nie, no... Bo dla nas to jest, to, jest jakieś, to, bana... to, jakieś nie, to, banały. To. Banały, co tam nam jakiś księżul, nawet w białej sutannie opowiada. Możemy nawet uważać, że go szanujemy, tak jak grecy filozofowie zachowali się bardzo elegancko wobec Pawła. Aha. Tylko no przyjdź ty później, na razie to tam nam nie opowiadaj. A dlaczego to mówię, to ja ci powiem. Bo jest problem z odbieraniem jego poezji. Mówię o P Janie Pawle. A szczególnie właśnie yy, z tej ostatniej z Tryptyku Rzymskiego. Rzymskiego. Po pierwsze jest podpisane Jan Paweł. Papież. Tak. Co jest wielkim aktem odwagi z punktu widzenia Kościoła, bo on jako papież z całą odwagą przyznał się, że również występuje jako papież i artysta, artysta jednocześnie. Czego nie było chyba. Przynajmniej nie słyszałem. Ale dla nas, Polaków, to znaczy co innego. On niby myśmy go najlepiej rozumieli i najmniej rozumieli. To bardzo dziwne, bo on mówił do nas w tym języku polskim, gdzie mógł wyrazić wszystko. Najlepiej. Najlepiej, a jednak myśmy to rozumieli, co chcieliśmy tylko słyszeć. I, i ryczeć i za. No, tacy jesteśmy, jacy jesteśmy. I on mówi te wiersze. Teraz, jak często bywają recytacje jego wierszy, to ludzie. Recytują i ludzie słuchają papieża. Musi to być dobre, musi to być wypowiadane z należytym tak, nabożeństwem. Wzniosłe, wzniosłe, pełne patosu i, I wszyscy muszą to głęboko czuwać i rozumieć i przeżywać, bo to mówi papież. A naprawdę, to ja byłem świadkiem takiej strasznej sceny, kiedy była promocja i kiedy kiedy były długie przemowy o papieżu, zanudzające nas na śmierć. A potem była cudowna recytacja Krzysztofa Kolbergera, który ja nie był jeszcze dość zdrowy i dla niego to było przeżycie recytował. To jakby tak niektórzy zaczęli wychodzić, szczególnie księża, bo to już nie było ważne. Nie było, było, było przemów. Tak, bo takie jakieś tam, no trzeba, ważne to tak, no ale to troszeczkę tak się odsłuchiwało jak litanie, to tak, tak, tak przysypiając, bez próby głębszego zrozumienia. Co, bez próby dyskusji o tym. Mhm. Bo lepiej nie, nie, nie łapać wszystkiego, mm. zastanawiać się, bo nie chodzi tylko o poezję. Chodzi o to, że na dzisiejszy czas, który jest zupełnie inny niż czas jego odwiedzin u nas. Czyli 79 ludzie, rok, ta, tak. To ludzie czują, bo wyszli młodzi w momencie jego śmierci, po co innego. Tylko ale wyszli. Wyszli, ale wyszli po niego, tylko innego, tylko większa część hierarchii nie zrozumiała. Już nie opowiem o tym, o tym jak po prostu kościoły bywały zamknięte, jak wynikła awantura w Ursusie. Wreszcie, ale kończąc naszą rozmowę, bo rzeczywiście myślę, że do my pontyfikatu Jana Pawła II będziemy jeszcze wracać pewnie w innych audycjach, ale kończąc tą naszą dyskusję o, o jego twórczości. O jego poezji, to musimy się nad nią chyba wszyscy jeszcze raz na nowo pochylić, przepracować ją i zrozumieć, że tak naprawdę pod, pod tą warstwą może trudnego czasami języka, może tak jak mówiłeś, tego, tego trochę młodopolskiego języka, trochę może kwiecistego, tak naprawdę jest taka prostota, której nie dostrzegali filozofowie. W, w słowach świętego Pawła. No ja bym powiedział jedną rzecz na koniec. Ja nawet bym się wycofywał z tego, że to był język młodopolski i kwiecisty. Mm -hmm. Wiesz co, mnie my się przeszkadza i wielu znam. Tym, którzy kochają, nie tylko się zajmą ci po naszej audycji, którzy kochają poezję. Po prostu trzeba się przerobić i uwrażliwić na inną propozycję widzenia siebie, widzenia świata i widzenia poezji. I bez tego nie ruszy w nas poezja. Nie chcę mówić o wierze, nie chcę mówić o wewnętrznym życiu, ale poezja bez tego w nas nie ruszy. Tak jest. I niech ta poezja Karola Wojtyły, tak jak papież pisał w liście do artystów, stanie się pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego. Dziękujemy państwu za, państwu za to spotkanie. Marcin Styczeń. Ernest Do usłyszenia w kolejnej audycji Duchy Poetów. Duchy Poetów.